społeczeństwa, przede wszystkim ukraińskiego. My zastrzeżamy się uważliwemu nasamperę dla ukraińskiego społeczeństwa miejscu. Dla mnie też, bo nie pierwszy raz stoję przed tą ścianą, nie pierwszy raz patrzę na twarze żołnierzy, ludzi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, broniąc Ukrainy, ale też broniąc po prostu wolnego świata. I dla mnie także to bardzo ważne miejsce, bo my zastrzeżamy się tu i dziwimy się na oblicze ludzi, którzy oddali swoje życie za Ukrainę, ale także i za wolny świat. Za chwilę wyruszam na Donbas, jak wiecie państwo. Niezabarom zaraz ja wyruszę na Donbas, jak wy znacie. W dniu jutrzejszym spotykamy się w szerszym formacie, Trójkąta Lubelskiego. I zawtra my zastrzeżamy się u bliższym szerokim formacie, to format Lublińskiego Trójkątnika. Cieszę się, że do takiego spotkania dojdzie, że ten format Trójkąta Lubelskiego nabiera kształtu również parlamentarnego, nie tylko ministrów spraw zagranicznych. І я рада, що цей формат Люблінського трикутника уже в новій формі проявляється не тільки зустрічі міністрів закордонних справ, але також і парламентський вимір. Споткаємося, як вспомняла, на Донбасі, в Маріуполі, в місці важливому для України, зараз szczególnie важливому в контексті ескалації Федерації Російської. Ми зустрічаємося на сході України, в місті Маріуполь. Це дуже важливе місце для України і особливо тепер у ситуації ескалації збройного конфлікту з боку Росії. Chcemy w ten sposób wyrazić solidarność z Ukrainą, z państwem ukraińskim, z narodem ukraińskim. Takim czynem my chcemy wyrazić swoją solidarność i z ukraińską державą, i z ukraińskim narodem. Ale też i pokazać temu państwu na wschodzie, że nie ma zgody na łamanie prawa międzynarodowego, nie ma zgody na agresję, nie ma zgody na politykę, jaką w tej chwili, nie tylko w tej chwili, na przestrzeni wielu, wielu lat prowadzi Federacja Rosyjska. I my chcemy pokazać jednej державі na wschodzie, że my nie pogodzimy się na agresję, na poruszenie międzynarodowego prawa i na tę politykę, jaką ona już bardzo років prowadzi. Więc nasz przekaz będzie kierowany do Władimira Putina jako zdecydowany sprzeciw i deklaracja, że Ukrainy nie pozostawimy samej. Nasza prysutność i nasze słowa adresowane nasamperet Władimiru Putinu, to nasz rzeszuczy protest i nasze słowa, że my nie zostawimy Ukrainy na odyncji. Ale by ta nasza obecność i wsparcie dla Ukrainy miało rzeczywiście moc, która jest w stanie Ukrainę obronić. Chcemy zaapelować do państw zachodnich, do polityków zachodnich, byśmy wspólnie mogli przeciwstawić się sowieckiej agresji. I żeby nasza ta prysutność miała realną siłę, my także zwracamy się i do polityków zachodnich krajów, żeby wspólnie przeciwdziałać rosyjskiej agresji. W ramach naszych rozmów, w ramach tego Trójkąta Lubelskiego podpiszemy wspólne porozumienie, ale też będziemy rozmawiać o działaniach, które w najbliższym czasie będzie trzeba podjąć. U ramkach naszej grupy, w ramkach Lublińskiego Trójkątnika, my podpiszemy wspólną domowleność i także obgłoworymy te kroki, jakie potrzebno będzie zrobić najbliższym czasem. Tam będziemy organizować wspólną konferencję prasową i państwo będziecie mogli poznać ustalenia, poznać nasze wspólne oświadczenie, jak również będziemy mogli zastanowić się nad dalszymi działaniami. I za rezultatami my będziemy organizować wspólną preskonferencję. Wy zможете тоді ознайомитися з нашою заявою, з нашими домовленостями і з нашими подальшими кроками. Pani marszałek, w jaki sposób powinna pani zdaniem zareagować Unia Europejska, Europa Zachodnia? Jak na waszą думку має відреагувати Європейський Союз, Європа? Tak jak powiedziałam, w sposób zdecydowany, czyli wspólne przeciwstawienie się. To nie tylko apele, sankcje są bardzo istotne, ale myślę, że kluczowym w tym zakresie jest przyznanie wreszcie Ukrainie mapy drogowej. Droga do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tutaj naprawdę kluczowa i ważna. Ja zawsze przypominam w takich sytuacjach sobie, ale też i rozmówcom, rok 2008 i wtedy właśnie
z jednej strony apele państwa gruzińskiego, prezydenta Saakaszwilego, a z drugiej strony brak zrozumienia ze strony Francji i Niemiec głównie. I do czego ta sytuacja doprowadziła, tą historię znamy. Uczmy się na błędach, nie powielajmy ich, nie powtarzajmy, tylko starajmy się zapobiegać, zamiast potem zastanawiać się nad łagodzeniem sytuacji, która już nastąpiła. І щодо реакції західних країн, то, звичайно ж, санкції, заклики – це добре, але дуже важливі для України це кроки, зокрема, це ПДЧ щодо членства у НАТО. Бо ми всі пам'ятаємо 2008 рік і ситуацію з Грузією, пам'ятаємо заклики Саакашвілі і нерозуміння з боку переважно Франції, Німеччини. Ми всі знаємо, до чого це призвело, тож треба вчитися на помилках і старатися їм запобігати у подальшому.